Tym razem będzie krótko, bo i nad czym się tutaj rozwodzić, skoro na warsztat bierze się kolejną powieść pisarki odpowiedzialnej za zaginioną dziewczynę. Do reżyserowania zatrudnia się reżysera odpowiedzialnego za Witaj w klubie i ostatni hit Wielkie kłamstewka, a w roli głównej obsadza się Amy Adams. No czy można sobie wyobrazić coś piękniejszego? No chyba nie. I taki jest ten serial. Piękny? Perfekcyjny pod wieloma względami. Pierwszy odcinek Ostrych Przedmiotów, czyli Sharp Objects, ma dokładnie to, co powinno znaleźć się w takim pierwszym odcinku, czyli łapie widza na haczyk w taki sposób, że jest prawie pewność, że jeżeli ten klimat spodobał się osobie oglądającej, to z pewnością zostanie już z tym serialem do końca, do ostatniego odcinka. Historia wydaje się w pewnym sensie na wskroś zwyczajna. Reporterka gazety z St. Louis wraca do swojego rodzinnego miasteczka, ponieważ tam giną młode dziewczyny, nastolatki, i ma zmierzyć się z tą historią wewnątrz swojego miasteczka, ale ma również zmierzyć się z demonami przeszłości. Mam wrażenie, że znamy to z wielu innych filmów, może rzadziej w wydaniu damskim, ale jednak. Ale jest coś w sposobie reżyserii, w sposobie prowadzenia tej historii, że nie sposób oderwać się od ekranu. Człowiek nagle zaczyna sobie przypominać pod koniec odcinka, że to nie Netflix, tylko HBO i trzeba czekać tydzień na kolejny odcinek. No to był straszny ból, kiedy uświadomiliśmy sobie, że nie można wcisnąć następny odcinek Odtwarzaj Dalej, bo pewnie skończyłoby się na 8 odcinkach obejrzanych pod rząd. Podobnie mieliśmy z Wielkimi Kłamstewkami, które zaczęliśmy oglądać już sporo po czasie i dzięki Bogu mogliśmy je obejrzeć hurtem. I też ta historia nas wciągnęła bez reszty, chociaż też wydawałaby się, że jest zwyczajną historią małego miasteczka, jakich wiele. I tutaj warto powiedzieć, że chyba Jean-Marc Vallée znalazł idealny sposób na opowiadanie takich zamkniętych historii na miniserie. Bo wyszło mu to w Wielkich Kłamstewkach i wiele wskazuje na to, że ta sama sztuka wyjdzie mu w Ostrych Przedmiotach. Póki co tutaj wszystko się znajduje na swoim miejscu. Fantastyczna w punkt obsada. Amy Adams gra tutaj taką zdezelowaną wersję siebie, kiedy jest pijaczką, prawdopodobnie przedawkowuje wszelakie tabletki uspokajające, nasenne. I przedawkowuje chyba też słodycze. Z tego, co można było się zorientować po pierwszym odcinku. Generalnie nie prowadzi higienicznego trybu życia. Głównym jej składnikiem pożywienia jest wódka Absolut. Wódka z wódką, zmieszana z jeszcze jedną wódką. Składuje wszystkie małe buteleczki, jakieś seteczki, ćwiarteczki wyjmuje, sprawdza, które już opróżniła, których nie. No, trzeba przyznać, że nie spodziewalibyśmy się po Amy Adams, po jej poprzednich rolach, że tak to będzie wyglądać. I wszystko wokół nie jest takie pięknie zdezelowane. Nosi jakieś stare, obdarte ciuchy. I samochód jest tak, obrzydły. Jest przepięknie obrzydły, po prostu słychać jak skrzypi. Tutaj wszystko jest zardzewiałe. Ma napis DIRT na samochodzie, właśnie ktoś złośliwy pewnie zauważył, że dawno nie myty. Ma rozbity telefon, no po prostu wszystko tam się zgadza, tak jak właśnie osoba, która troszkę ma w dupie swoje życie. I troszkę ma z tym życiem problemy. Zresztą na końcu się dowiadujemy bardzo pięknie, dlaczego serial nosi taką nazwę, a nie inną, czyli Sharp Objects. Dodatkowo Sophia Lillis, która gra tutaj młodszą wersję siebie Amy Adams, a którą mieliśmy okazję poznać w It z 2017 roku, no po prostu no jakby żywcem wyjęta Amy Adams. To jest nieprawdopodobne. Czy to jest jej córka? No po prostu tak fantastycznie dobrany casting. Matka głównej bohaterki, w którą wciela się Patricia Clarkson, kolejny bezbłędny wybór. Gra taką egzaltowaną panią domu, która po prostu nic nie chce mieć na swojej głowie, a wszystko wskazuje na to, że to jest jakiś dom trudny. I z przeszłością jakąś kolonialną, mocną, tam kiedyś były uprawy bawełny jak nic. Właśnie przeszłość jest tutaj chyba słowem klucz w przypadku Sharp Objects, ponieważ mamy taką narrację zbudowaną z tu i teraz, czyli z tego śledztwa dziennikarskiego, które prowadzi główna bohaterka, ale zarazem bez przerwy mamy różne retrospekcje i te retrospekcje zbijają się w jedno z teraźniejszością, wręcz nie wiadomo co jest tu, a co już było. Świetnie jest to wygrane w montażu, gdzie tak naprawdę pomijamy te ujęcia, gdzie przechodzimy do retrospekcji i tak naprawdę wchodzimy przez drzwi
Tam jest retrospekcja, wychodzimy z drzwi, znowu jest teraźniejszość. Świetnie to jest zrobione i pod względem zdjęciowym, i pod względem montażowym, i dźwiękowym również, bo te dźwięki też w bardzo fajny sposób się ze sobą przeplatają. A dodatkowo ta przeszłość domu też wydaje się być istotna, ponieważ raz, że w tym domu wyraźnie wydarzyła się tragedia w młodości Kamil, ale poza tym ten dom wygląda właśnie na taki bogaty, gdzie rzeczywiście być może nie brakowało plantacji bawełny, być może nie brakowało niewolników. Zresztą taką pozostałością po tych niewolnikach jest służąca czarnoskóra. Ma własny fartuszek, wszystko jak za dawnych czasów. Przypomina się Uciekaj od razu. Georgina, this is Chris, this is Rose's boyfriend. Hi. Hello. I ta rezydencja, dosłownie królewska, z której wywodzi się Kamil, jest pięknie skontrastowana z Windgap, czyli tą mieściną, dosłownie dziurą pośrodku niczego, w której to wszystko się dzieje. Wszystko to jest oparte na książce, ale chyba pierwszy raz od dawna nie mam ochoty zaglądać do książki, żeby wiedzieć, co będzie dalej, bo jest to tak pięknie zrobione, tak intrygujące, ma tak niezwykły klimat, że po prostu chcę, żeby to mi ta miniseria opowiedziała tę historię w ten sposób, jak ona to widzi. I nie mam ochoty sobie dosłownie tego psuć książką aktualnie. Jak zauważyliście, już wskazaliśmy na bardzo wiele warstw, które mogą nas popychać w różne strony w przypadku interpretowania tego serialu. Przeszłość na wielu poziomach. Oczywiście zapewne też pejzaż tego miasteczka będzie bardzo istotny, co zresztą Wali pokazał już, że umie to świetnie kreować w Wielkich Kłamstewkach. No jest tutaj bardzo bogata rzeczywistość i bardzo ładnie zaznaczona w tym pierwszym odcinku. Nie ma poczucia niedosytu w tym negatywnym sensie, a jest ten niedosyt, że nie można oglądać już dalej. Także po prostu nie możemy się doczekać kolejnego tygodnia i kolejnego poniedziałku, żebyśmy mogli sobie zobaczyć nowy odcinek. Chyba z naszej recenzji jasno wynika, że bardzo nam się ten serial podoba i gorąco go polecamy. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego pierwszego odcinka, to gorąco zachęcamy, żebyście nadrobili zaległości. I'm not scared of them ghosts. Are you? Jeśli już oglądaliście pierwszy odcinek, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, jakie Wy macie refleksje po nim. Ale proszę, nie zdradzajcie nic z książki, jak ją czytaliście, bo no szkoda, po prostu szkoda sobie psuć zabawę. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!